Wleń to niegdyś gmina o charakterze rolniczym i przemysłowym, a dzisiaj staje się prawdziwym zagłębiem turystycznym całego subregionu. Od ponad 2 lat burmistrzem Wlenia jest doświadczony samorządowiec Artur Zych, który w tej gminnej wspólnocie widzi ogromny potencjał. Ostatnie lata dla Wlenia to ogromny krok naprzód. Wszystkie te lata miały swoje znaczenie dla nas. Rok 2015 to był rok, w którym dokonaliśmy restrukturyzacji zadłużenia po to, żeby osiągnąć odpowiednie wskaźniki, które pozwoliłyby nam na emisję obligacji. Rok 2016 to jest rok, gdzie przygotowywaliśmy inwestycje i uzyskaliśmy wkład własny w postaci właśnie obligacji, a tak naprawdę następne lata to są te lata, w których te inwestycje będzie widać. Budżet gminy od roku 2015 rósł i od kwoty ponad nieco 10 milionów złotych urósł w tym roku do kwoty blisko 20 milionów złotych. Oczywiście zawdzięczamy to środkom unijnym. Gminę czeka wiele inwestycji o charakterze gospodarczym, turystycznym i prospołecznym. Najważniejsze inwestycje, które będą teraz realizowane, to jest wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED-owe. Dla nas jest to bardzo istotna rzecz, ponieważ to oświetlenie no, niestety działa niezbyt dobrze. Mamy skoki napięcia, żarówki dość często się palą. Chcielibyśmy, żeby komfort mieszkańców był znacznie wyższy. W związku z tym stosujemy te właśnie lampy LED-owe. Wygrała firma, która stosuje lampy LED-owe Philipsa, czyli znanej firmy markowe. Myślę, że posłużą wiele lat i będziemy z tego zadowoleni. Druga inwestycja, która będzie już teraz realizowana i jest w trakcie, to jest inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznych. Te elektrownie fotowoltaiczne będą położone między innymi przy oczyszczalni ścieków i przy stacji uzdatniania wody. Energia elektryczna wyprodukowana przez te elektrownie spowoduje to, że będziemy mieli oszczędności na gospodarce wodno-ściekowej, co z kolei będzie prowadziło do tego, że będziemy mogli więcej inwestować w modernizację tej instalacji, która tak naprawdę jest dość stara. Oczywiście cały czas wykonujemy drobne prace, wykonujemy także i te planowane rzeczy, które były planowane od początku. Remontujemy drogi dojazdowe do domów. W roku 2016 takie dwie drogi, jedna została wykonana, druga jest kończona. W tym roku będziemy ten program ciągnęli dalej i chcemy, żeby on został zrealizowany. Bardzo istotnym zadaniem teraz obecnie jest złożony program rewitalizacji. To jest 23 budynki w naszym miasteczku, które być może będą remontowane. Czekamy teraz na wyniki konkursu, który jest rozstrzygany. No i jeżeli tylko okaże się, że otrzymamy dofinansowanie, myślę, że nasze miasteczko mocno zmieni swoje oblicze. Wchodzimy także w tak zwaną dużą rewitalizację, gdzie chcielibyśmy w tej rewitalizacji zmienić także i oblicze naszego miasteczka, jeżeli chodzi o kwestie dróg i placów. I tak planowana jest modernizacja naszego placu, tutaj rynku, a także modernizacja tych dróg, które są we Wleniu, bo te drogi niestety są w dość złym stanie technicznym i bardzo by nam zależało na tym, żeby te drogi były bardziej komfortowe, żeby mieszkańcy pod tym względem żyli w miejscu, w którym drogi po prostu są dobre. Każdemu samorządowcowi na tym zależy nam także. To są chyba te największe zadania, aczkolwiek tych pomniejszych zadań, które realizujemy i które chcemy realizować, jest dużo. Wspomagamy mocno szkołę naszą. Został przygotowany taki program dla przedszkolaków, 250 tysięcy złotych idzie na zajęcia dodatkowe do przedszkoli. I to program, który jest realizowany w tym roku, został w zeszłym roku przygotowany. Szkoła już sama przy naszej troszeczkę pomocy realizuje jeden program Erasmus. Ponad 100 tysięcy złotych, drugi jest w przygotowaniu, program, który ma pomóc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i podniesieniu kwalifikacji, umiejętności. Także staramy się, żeby to nasze miasteczko mogło się rozwijać. W zeszłym roku także dokonaliśmy remontu Zamku Wleńskiego, złożyliśmy do Ministerstwa Kultury następny projekt i zapotrzebowanie na
kolejne pieniądze na remont zamku. Jeżeli je otrzymamy, to jest szansa, że wreszcie ta nasza największa chyba atrakcja tutaj turystyczna zacznie już żyć normalnym życiem. We Wleniu udało się również reaktywować kino. W zeszłym roku wykonaliśmy kino za rogiem. Skąd w ogóle pomysł? Dyrektor Domu Kultury naszego, pani Ania Komsta, przyjechała z jednego ze szkoleń i zaczęła mówić o tym, że istnieje taka możliwość, żeby wybudować malutkie kino dopasowane do potrzeb takiego naszego miasta, takiego małego miasteczka jak Wleń. Zaczęliśmy analizować, jak wygląda kwestia finansowa. Okazało się, że finanse nie są jakieś tutaj olbrzymie. No i wstępnie zdeklarowałem, że chcielibyśmy takie kino tutaj wybudować. Następnie przechodziliśmy te wszystkie fazy, które realizacyjne, czyli przygotowaliśmy wstępny projekt. W międzyczasie pani Ania napisała projekt, z którego dostaliśmy pieniążki na aparaturę tą kinową. No i w ten sposób powstało kino na 20 osób, które ma bardzo wiele atutów. Podstawowym atutem jest to, że do tego kina można pójść całą rodziną i można to kino wynająć sobie. Wynajęcie całego kina na 20 osób to jest kwota 100 zł, czyli nieduża. Można zrobić sobie tam imprezę rodzinną, ale w tym kinie można wyświetlić na przykład zrobić taką retrospekcję i wyświetlić na przykład swoje zdjęcia z czasów ślubu, czy na przykład film, czy przypomnieć sobie chrzciny dziecka. Tu możliwości są bardzo duże. Oczywiście kino działa także jako kino, czyli mamy ofertę kinową, jest bardzo wiele filmów do wyboru. Koszt biletu to jest 5 zł, czyli jest to bardzo niska kwota. No i muszę powiedzieć, że mieszkańcy Wlania, ale nie tylko mieszkańcy Wlania, chętnie do tego kina przyjeżdżają, przychodzą. Mamy nawet takiego jednego wiernego kinomana, który przyjeżdża do kina za rogiem we Wleniu, aż z Wrocławia, ponieważ jemu odpowiada atmosfera małego kina, w którym on może w spokoju, bez chrupek, chipsów, bez Coca-Coli obejrzeć fajny film. A to chyba właśnie o to chodzi, żeby mieć dostęp do fajnego kina w dobrych warunkach za niedużą cenę. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zobaczyć nasze kino albo chce przyjechać do nas na film, serdecznie zapraszamy. Informacje o repertuarze są umieszczane na stronie Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu oraz na stronie gminy Wleń. Jednym z najważniejszych zadań, jakie czeka samorząd Wlenia, to reaktywacja kolei Doliny Bobru, Jelenia Góra, Wleń, Lwówek Śląski. O tym zadaniu oraz wielu innych będziemy informować Państwa w naszych programach na bieżąco.